Hej ho, witajcie w nowym vlogu. Jako, że mam do dyspozycji lustro, bluza bukowa, bukowa na bukę, getry, skarpety z długiej zimówki. I taki będzie dzisiaj outfit, a my idziemy załatwiać świąteczne rzeczy. Także zapraszam do oglądania. Może uda się coś nagrać, mam nadzieję. Chciałam Wam pokazać całą kawę, nie? Ale nie zdążyłam. Przyszła mrówka i wypiła. I nie nasza Katarzyna, taka mrówka, co wyjada i wypija pewne rzeczy, więc sorry. To jest ciotka twoja? Nie. Twoja. A dla ciebie też? Nie, Asi zrób. Ja nie chcę. Co? Nie, to na wszystko tu przenosi. No ja. Dobrze, dobrze. Cecylia robiła pierniki, proszę bardzo. Kształty mamy, zaraz będziemy próbować. Będzie test na żywo. Gwiazdki. Ja się pytam, gdzie są dziurki, czemu nie na choince? Myśmy w takiej fabryce byli, ale ja, fajnie tam się robiło. Fajnie było. Jo. Ja też byłam na takiej, właśnie nie piernika, no. Ze szkołą. A, na, byliście ze szkołą? I też lepiliśmy, o, no. Też. Mhm. A, też a też w Toruniu? Mhm. O, to fajnie. Faktycznie, że tak. Będzie czyryż. Już jest w środku, pod spodem. Jak ja to? Zawsze w jednym. Ja zawsze robię ekonomicznie, za jednym gotowaniem. No to weganie mogą dostać za mało, ale ekofaszyści będą zadowoleni. Jeszcze, a ekofaszyści będą zadowoleni, bo jedna woda. Jedna woda, bo mówię. Jeden prąd. No, tak jest. Bliska, już zaparowałam. Grzany. Asia mi pokazała. Piernik, grzaniec. Hmm? Nie wiem, pokazuję. No tutaj mamy co? Ryż z rodzynkiem. Nawet jednym. Mhm. Super. I to mamy ananasa do otwarcia. Tak. Jednak mężczyzna będzie może potrzebny do tego. Później, ale... O. Proszę bardzo. O, wygląda dobrze. Day, znaczy głowa jest outfitem of the day, sukienka, która będzie na wigilię, ale jako, że idziemy na zimno, ciepły świąteczny sweterek na wszystko, tutaj 500 warstw, ale jest fajny, także do wigilijnego zobaczyska. Jeden pan.
zapuść. Marnia. Zimę. Tu mamy o, klub pod nosem. Witamy w domu. Jak tam? Hej. Dzień dobry. Jaki auto? Pani Panterka, witam. No, my wchodzimy, a tu stół już przygotowany. O Jezu. Ślicznie. Tak są ładne. No super, naprawdę. One ci dodają urokie. Nie, no tak? Po której stronie wszystko ma być? Sianko pod obrusem. Jak praworęczny. Dziewczyny się tu krzątają, a ja co? Kamera. I zostawa, proszę bardzo, świąteczna, piękna. Filiżanki, waza. Bardzo dobrze. No, później zrobimy... A ja nie wzięłam rogów. A ja mam rogi, chcecie? Dawaj. No. Będziemy smażyć, tak? A tu się będą barszcz, uszka. Pierogi od babci. Pierogi od babci. Ze wsi. Od babci Maszy to było. Od babci Maszy. Tak jest. Bo to jest Masza. Kiepasa. Kiepasa, Masza. Proszę, to za. O, wyrogi. O, brasz, akulary. Ja rogi. Ja lubię rogi. Kiepasa. No, to jest właściwy outfit of the day. Już są rogi. Świąteczna gumka. A, aparat sfokusowała. Oli idzie. Czerwona sukienka i oczywiście ciepłe te, bo co tam, nikt dołu nie widzi. Stołu brakuje. No wiesz. O, świeczka krismasowa. Proszę bardzo. Żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się we wrześniu. Tutaj przychodzi Gwiazdor, nie wiem czy wiecie. Gwiazdor w tym roku po prostu chyba całe sanie wysypał nam pod choinką. Także jest choinka. O, jeszcze idzie. Pozbierałaś od Gwiazdora z tych sani po prostu. Pozbierałam normalnie wszystko. No. O, kurna. Super, sesje, sesje. No. Aha! Przepraszam, dopiero zajadłam. Co to jest? Ucieczkę. Wierszyk, wierszyk, piosenka. Ja też nie lubię. Ale zapaczko, nikt się nie dowie, jak to smakujesz, a się... Smakujesz, to jest na mnie. Już zabrał. Tu jest Mirek. Na mnie, bez wierszyka. Bez wierszyka. Ale jest. Chyba nie. Chyba nie. Ja chyba. Olo. Tak? Olo pisze. Proszę. No nic nie zapomniał. Trzymaj go ściśkę. Odkładaj się. Boże. No otwieraj to masz na łóżko. To jest Cecylia. Mogę otworzyć? Tak. To jest Oliwier. A to jest Cecylia pewno. Tak. Oliwier. Oj. To jest ciotka Dorota? No właśnie. To są też moje. O matko, dziękuję bardzo. I to też jest Oli. O. Ale podoba się jej. Ale wielka Pepa. Bo mikroskop optyczny sobie zażyczy. Wow. Mikołaja się. No. Wow, jaki byś miał mikroskop Delta. On to teraz wszystko obserwował. Co? Podało? Śnieg mamy.
normalnie, ładnie zapadane. Ja tu stoję przy choinkach. Za przeproszeniem. Śniegu full. Próbuję zrobić zdjęciora. O, idź tam pod lampę, zrobisz selfiaczkę. Selfiaczkę też to zrobię, ale zrobię zdjęciora. Selfiatka. Pięknie jest. Torby prezentów mamy. O, jak ładnie. O, szkoda, że nie nagrałam. Właśnie był dobry poślizg. Ktoś chyba po hamulcach dał. No ale zobaczcie, Narnia. Idziemy deptakiem? Deptakiem pójdziemy. To wam pokażę, jak ładnie na co deptak wygląda. Co prawda mam na ręce ciężką torbę z prezentami. Ale to nic. Nie. Torby z darami. W aucie za alufelgami. Kto by pomyślał, że będzie stać na alufelgi. Kiedyś to było... No ale tak, tak, dokładnie. No więc idziemy sobie po Wigilii. W ogóle się nie pije na Wigilii, nie? Ale my tam dwa drineczki niewielkie, niewielkie. Ale zawsze cieplej człowiekowi jest. Ale ślisko, nie dziwię się. O, w mordę! O, o. Ja naprawdę nie wiem, czy to będzie oddane w kamerze, ale generalnie te budynki w Wejherowie to wszystko, ale teraz ruch się zrobił, chciałam powiedzieć, wszyscy z Wigilii wracają. Te budynki to wszystko, no jak w Narni. Tak jak tam pisał pan Andersen. Po prostu. Słuchajcie, nasze przyszłe sukienki tutaj są. Jeszcze w fazie testów. Proszę bardzo, czerwona. Dużo nie potrzeba. Prawo, lewo. Tutaj taka, ja to czerwoną. Okej. Także piękne. No. A tu mamy Narnię. Czyż to nie jest cudne miejsce? Mówię, tego ciężko oddać, tak jak na żywo jest przecudnie. I idziemy na deptak. Będziemy wracać deptakiem. Dorota przede mną. Dorota szprajta mniej wypiła, więc twierdzi, że chłodno. Ja wypiłam troszeczkę więcej szprajta i twierdzę, że jest cieplej. Ale to wiecie, punkt, nie miała dzisiaj dnia. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja siedzę niżej, co najmniej pół metra. Także... No tak mniej więcej. Nie, nasz tak nie, no. Nie co najmniej. No i mamy widok na deptak wejherowski. Jakieś auto pomyka. Ciekawe, czy mnie zauważy, że idę. Kto jest mocniejszy, jak w tych amerykańskich wyścigach? Oj, kto skręcił? Żyćko. Także tu jest cały deptak. A tam się dochodzi do rynku, czyli centrum. No i wejherowo od strony deptaku. Deptaka. Vlogmasu, vlogmasu, sasa. Patrz ładnie, tutaj patrz, filary są ładne. Patrz. Filary bardzo ładnie, proszę bardzo. Tu mamy rzeźbę jakąś, nie pytajcie, ja nawet nie wiem, nie bardzo, ale deptak. O, pięknie. Kościoły. Po prostu baśnie Andersena to są. Tak powinny wyglądać święta. Uwielbiam. Co aniołki bo kościół? Aha, tak mam. Aniołki, które są, kiedyś były odwrotnie. Teraz jedna w prawo, drugi w lewo. Teraz wszystko. No teraz proszę, drzewa. Pięknie. Poziom gwiazdkowości rośnie. Jak zwykle. Jakub Wejher w czapce Mikołaja. Jakby ktoś miał wątpliwości, gdzie poziomu gwiazdkowości szukać. No. Tam na drzewach też rozwieszone. Fajnie to wygląda. Wszystko fajnie wygląda. Obiecałam wam, że wam pokażę szopkę. Co prawda widzę, że pan na tym czymś tam diabelskich skrzypcach nie gra, ale mamy tutaj coś. Tutaj mamy coś. Tu mamy na pewno ognisko. Proszę, jaka ludowa Maria z Józefem. I liczę króli, jest trzech. Z tyłu coś tam jeszcze.
No. Otwarta, super. Ten pan gra na diabelskich skrzypcach. Ty jeszcze tak dzwonią u góry, ale teraz nie. Natomiast... No nie, no bo to głośno by było w nocy. Gloria in excelsis Deo. Tak naprawdę. O, Dorota zdjęcie robi. No i oczywiście przepiękna choinka. I Narnia. To jest po prostu Narnia moja. Moje małe Kilimandżaro. Dlaczego ja cały czas mówię o Narnii i o Andersenie? Odpowiedzą wam teraz moje stópki. Słuchajcie, te latarnie to jest po prostu Andersen. I tyle. No i po prostu patrzcie. Pięknie. Thank you.